Dzień dobry, witajcie kochani w nowym kosmetycznym filmiku i dzisiaj będzie o marce Nuskin, będzie o Lumispa, będzie pierwszy test na żywo, że tak powiem, pierwsze wrażenia. Tak, zapewne pamiętacie, jak jakiś czas temu pojawił się tutaj na moim kanale film właśnie z Krysią, gdzie rozmawiałyśmy sobie na temat marki Nuskin. I w tym filmie zapytałam Was, czy chcielibyście, żebym przetestowała to oto właśnie urządzenie, czyli Lumispa, słynne urządzenie do głębokiego oczyszczania naszej skóry i nie tylko. I okazało się, że wiele z Was, pozytywnie przyjęło moją propozycję, dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, komentarzy na tak, zwłaszcza na Instagramie. No i słuchajcie, zamówiłam, kupiłam, zaczęłam już testować, ale dzisiaj właśnie zapraszam Was na taki pierwszy wprowadzający filmik, gdzie troszeczkę opowiem Wam o Lumi, no i zobaczycie, jak to było właśnie z tymi moimi pierwszymi testami. Okej, zaczynamy. Lumispa, czyli właśnie to takie urządzenie od marki Nuskin. Przychodzi do nas w takim pięknym opakowaniu. Oczywiście wszystko jest ładnie zabezpieczone. Tutaj mamy schowaną Lumi. W środku mamy też ładowarkę. Jest instrukcja obsługi. Mamy wszystkie najważniejsze rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żeby korzystać właśnie z tego urządzenia. Mamy oczywiście stację taką dokującą, w której możecie sobie przechowywać urządzenie w ten sposób w Waszej na przykład łazience. Oczywiście tutaj jest też takie miejsce, gdzie można sobie podłączyć kabelek i w ten sposób właśnie ładować Lumi. No i teraz ważna informacja, a mianowicie to, że nie kupujemy urządzenia samodzielnie, ale kupujemy je w zestawie z żelem oczyszczającym. Tak właśnie prezentuje się żel. I teraz dobieramy sobie na stronie żel do typu naszej skóry. Mamy dostępne kilka opcji. Mamy żel, ja wybrałam do skóry normalnej i mieszanej, mamy żel do skóry suchej, mamy żel do skóry tłustej, do skóry wrażliwej i do skóry problematycznej z niedoskonałościami. Co to w ogóle jest za urządzenie? No bo tak zaczęłam od takich spraw technicznych, ale może warto Wam by było powiedzieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Moi drodzy, marka informuje nas o tym, że jest to urządzenie do głębokiego oczyszczania skóry, ale nie tylko. Ma tutaj bardzo wiele fajnych funkcji, a przede wszystkim opatentowaną technologię TwoSense Motion. Czyli jest to taka technologia, dzięki której właśnie dochodzi do tego głębokiego oczyszczania naszej skóry, zmniejszania widoczności porów, poprawy jędrności, gładkości naszej skóry, wyrównania tej gładkości, ale też przede wszystkim do jej rozświetlenia. Skóra ma być piękna, młoda, czysta, zadbana, lśniąca, rozświetlona. No można by było powiedzieć wow. W tym urządzeniu mamy zastosowaną specjalną głowicę. Ta głowica właśnie pracuje w tej technologii opatentowanej. Jest ona wykonana z takiego przyjemnego, miękkiego silikonu, który również jest higieniczny w użytkowaniu, jest naprawdę bardzo wygodny. I ta głowica obraca się w specjalnym trybie, który właśnie ma powodować to, że nasza skóra będzie wyglądała pięknie, wyglądała wow. Są dostępne różne głowice, które też możemy dopasować sobie do typu naszej skóry, ale też do stanu naszej skóry i efektów, jakie chcemy osiągnąć. Wszystko oczywiście jest na stronie Nuskin, można sobie przejrzeć dokładnie oferty, zobaczyć, jakie są produkty, jakie są zestawy, co dokładnie dokupić. Naprawdę muszę powiedzieć, że pod tym kątem strona jest super przygotowana, tam jest wszystko dokładnie opisane, są podane nawet wyniki badań aplikacyjnych, klinicznych, więc też możecie sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Głowicę oczywiście zdejmujemy po każdym użyciu, musimy ją oczyścić. Ona jest też właśnie łatwa w czyszczeniu, w przechowywaniu.
I to jest na pewno ogromny plus, jeśli rozmawiamy o Lumi. Też nie ma problemu z tym, żeby ją sobie tutaj założyć. Wszystko fajnie, naprawdę działa. Marka informuje nas o tym, że taką głowicę powinniśmy wymieniać co 3 miesiące. To jest bardzo istotne, jeśli chodzi o całe urządzenie, żeby przynosiło nam cały czas takie efekty, na których nam zależy. Oczywiście, tak jak powiedziałam, głowicę dopasowujecie sobie do typu waszej skóry, więc możecie mieć na przykład jedną, dwie. Z tego, co widziałam na stronie, jest również bardzo fajna głowica do rozprowadzania produktów w okolicy oczu. Będę testować wszystkie te głowice, więc na razie mam tę standardową do skóry normalnej, mieszanej. Zobaczymy, jak ona będzie się u mnie sprawdzać. Kolejna ważna informacja to to, że jest to urządzenie bardzo intuicyjne. Czyli jest to urządzenie, które ma pracować w trybie 2 minut. Tylko i wyłącznie 2 minut. Stosujemy je codziennie 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem, więc można by było powiedzieć, że naprawdę dużo. Ale ono tutaj ma taki wyświetlacz, zaraz wam zaprezentuję, o, gdzie pokazują nam się takie 4 kreseczki. Chodzi o to, że Lumi jest dopasowana do 4 części naszej twarzy i na każdej części pracujemy po 30 sekund. I to, co powiedziałam wcześniej, że urządzenie jest bardzo intuicyjne, to właśnie to, widzicie, możemy je sobie zatrzymać w każdym momencie, ale ono nam sygnalizuje, że popracowaliśmy 30 sekund na jednej części twarzy i przechodzimy na następną część twarzy. To jest ogromny plus, bo często też myślimy o tym, że na przykład doczyszczamy sobie tę część przez minutę, tę przez 30 sekund, więc jest to nie do końca takie dokładne doczyszczanie, a tutaj mamy naprawdę fajnie pomyślane rozwiązanie, które mamy stosować w naszej codziennej pielęgnacji. Co dalej? Z takich ważnych informacji, no to oprócz tego oczyszczania i oprócz tego, że głowica będzie pracowała na naszej skórze, żeby dogłębnie ją doczyścić, marka informuje nas o tym, że jest to produkt do stosowania, urządzenie do stosowania właśnie między innymi z tymi wszystkimi produktami, kosmetykami, które są dostępne w ofercie Nuskin, żeby przynosiło nam jeszcze lepsze efekty. Efekty oczyszczania, wygładzenia, rozjaśnienia naszej skóry, zniwelowania tych widocznych porów i tak dalej. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć, bo słuchajcie, powiem wam tak, o Lumi Spa można by było naprawdę bardzo dużo mówić. I sama przeglądałam informacje, które są dostępne na stronie marki. Jest ich bardzo dużo. Wszystko jest super opisane i wytłumaczone. Jak między innymi to, że jest to urządzenie wodoodporne. Możemy zabierać je ze sobą pod prysznic. Wcale nie musimy, żeby jeszcze zaoszczędzić czas, tak? Czyli na przykład w porannej pielęgnacji wskakujemy pod prysznic, szybko przez 2 minuty czyścimy naszą skórę i mamy z głowy, to samo w wieczornej pielęgnacji. Nic nie powinno się z nim dziać. Następna sprawa. Jest to urządzenie, które możemy stosować bezpośrednio na makijaż. Tutaj bym się zatrzymała na chwilę. Jest to urządzenie, które ma nie podrażniać naszej skóry. Ma tak działać, żeby też zachować tę ochronę naszej skóry, nie wpływać na barierę ochronną naszą skórę. Zobaczymy, bo to jest urządzenie, które mamy stosować codziennie i 2 razy dziennie, więc zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie w przypadku testów Lumi. Jest to urządzenie, które może stosować każdy, oczywiście osoba dorosła, odpowiedzialna, osoba, która szuka takich dobrych rozwiązań, nowych technologii, lepszego oczyszczania. Ma to urządzenie zastąpić nam zabiegi w spa, zabiegi z medycyny estetycznej, zabiegi kosmetycznej, bo ma przynosić takie efekty, że nie będziemy już tego potrzebować. Naprawdę, słuchajcie. Można, ja bym powiedziała tak, oj, kot mi się coś tutaj wydziera. Ja bym, słuchajcie, powiedziała tak, to ma być urządzenie, które ma robić wow. A czy rzeczywiście tak będzie? Będziemy sprawdzać. Zrobiłam sobie zdjęcia i filmiki przed użyciem. Będę testować regularnie, codziennie, 2 razy dziennie. Zrobię specjalnie dla was badanie skóry, żeby zobaczyć, w jakim stanie skóry, w jakim stanie jest moja skóra po na przykład miesiącu, 2 miesiącach, 3 miesiącach stosowania. Będę testować wszystkie końcówki, będę sprawdzać produkty dodatkowe, czyli te kosmetyki, które warto stosować razem z Lumi. No, czeka mnie naprawdę bardzo dużo testów,
Ale dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na taki pierwszy test, pierwsze wrażenie, gdzie zastosuję Lumi w porannej pielęgnacji, zastosuję Lumi w wieczornej pielęgnacji i zobaczymy, jak ona się sprawdzi w przypadku mojej skóry. Przypominam, mam skórę mieszaną, wrażliwą, dojrzałą. Lecimy. No dobrze, kochani, lecimy z pierwszym testem Lumi. Mam tutaj już urządzenie przed sobą. Z takich informacji technicznych tutaj będziemy ją sobie aktywować i wokół tego włącznika, zobaczcie, będą pojawiały mi się takie cztery kreseczki, które będą sygnalizowały mi miejsca, cztery miejsca na twarzy, na których powinnam wykonać oczyszczanie. Ja co prawda dzisiaj nie będę się na tym skupiać, bo zrobimy sobie taki pierwszy test bez, powiedzmy, na całej skórze. Zobaczymy, jak Lumi pracuje, jaki ma dźwięk, jak działa na skórze, jak głośno, czy jest to przyjemne, czy jest to bolesne. Bo tutaj też muszę zaznaczyć, że Lumi pracuje w okresie 2 minut, przy czym właśnie 30 sekund na każdą okolicę, na te cztery okolice, i ma mi sygnalizować zmianę miejsca. Zobaczymy, jak to będzie. I teraz kolejna ważna informacja. Zabieg oczyszczania z Lumi oczywiście wykonujemy na wilgotnej skórze, więc należy ją wcześniej zmoczyć. Ja w tym celu zastosuję napkę, czyli taką nawilżającą mgiełkę, którą poleciła mi Krysia. Spryskam sobie nią twarz, a później użyję żel oczyszczający do skóry normalnej i mieszanej. Jestem podekscytowana, zobaczymy, jak to będzie. Ok, twarz spryskana. Teraz nałożymy żel, tutaj odrobinę na głowicę. Rozprowadzimy go sobie tak, czyli fachowo, jak to robią dziewczyny, które już używają Lumi. I lecimy, słuchajcie. O, mam tutaj wszystko, widzicie? Sygnalizuje mi pięknie, głowica się obraca. Słyszycie dźwięk? No, nie jest to cichy sprzęt, ale nie jest też jakoś specjalnie głośny. Lecimy. O, jakie to jest przyjemne. Wszystko mi tu wibruje. Fajne. No, muszę Wam powiedzieć, że... O, słyszycie? I teraz zmieniam część. Powiem Wam, że fajnie to działa. To jest takie przyjemne. No słuchajcie, powiem Wam tak, bardzo to jest przyjemne, to jest naprawdę bardzo przyjemne oczyszczanie i to właśnie takie te wibracje super się tym czyści. Teraz polecimy sobie jeszcze z szyją. No, no, chyba się polubimy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, o, widzicie? Koniec. I teraz zobaczcie, tutaj, a już nie widać tego. Świeciły się tutaj cztery takie części. Lumi się sama wyłączyła. Ściągam głowicę. No, powiem Wam tak. Zmyłam sobie żel. Jeszcze nie tonizowałam skóry. Zobaczymy, jak będzie, czy pojawi się to takie ściągnięcie bez tonizacji. Na razie jest ok. Ale moje pierwsze wrażenie, poranna pielęgnacja, powiem Wam, że całkiem fajne jest to urządzenie. Natomiast wrócę do Was wieczorem,
I przy demakijażu zrobimy kolejne oczyszczanie. Zobaczymy wtedy dalej, jak pracuje Lumi i jak doczyszcza skórę. No bo teraz zrobiliśmy sobie pierwszy test, właśnie takie pierwsze oczyszczanie poranne, a Lumi mamy stosować dwa razy dziennie. Więc na razie nie mogę ocenić, jak całe to urządzenie doczyszczało skórę i ile jeszcze zostało tutaj zabrudzeń, więc zobaczymy wieczorem, ale na razie powiem Wam, że podoba mi się. Natomiast podsumowanie już zrobimy sobie w kolejnej części, wieczornej. No dobrze, pomyślałam sobie, że pokażę Wam jeszcze moją skórę od razu po oczyszczaniu i zobaczcie, nie ma żadnego podrażnienia, żadnego zaczerwienienia. Tutaj nie zwracajcie uwagi na szyję, bo ostatnio robiłam mezoterapię i głową, więc jeszcze widać ślady, gdzieś jest świeżo po, ale muszę Wam powiedzieć, że jak moja wrażliwa skóra dała radę z takim oczyszczaniem, to znaczy, że jest całkiem dobrze. Wracam do Was wieczorem, wieczorna pielęgnacja, demakijaż i zobaczymy, co i jak. No dobrze, moi drodzy, czas wykonać demakijaż, jest już mniej więcej godzina 19, więc zaraz sobie wskoczę do wanny. Ale właśnie, na początek demakijaż. Zmywam pierwszą część z twarzy, a później testujemy jeszcze raz Lumi. No dobrze, kochani, zmyłam sobie makijaż. W międzyczasie nałożyłam sobie też wcierkę we włosy, żeby sobie działała. I zabieram się teraz za testowanie Lumi w wieczornej pielęgnacji. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Żel nałożony. Działamy. Żel, bardzo proszę, z mojej twarzy. I chciałam też zaznaczyć, że w pierwszym kroku demakijażu użyłam płynu micelarnego. A jak wiecie, producenci nam mówią o tym, że płyny micelarne tak fantastycznie doczyszczają naszą skórę, już nie mówiąc o tym, że wiele osób używa tylko i wyłącznie płynu micelarnego w oczyszczaniu. A teraz pokażę Wam coś, będziecie po prostu w szoku, jak Lumi Spa doczyszcza skórę. Musicie zobaczyć, jak wygląda końcówka. Czy Wy to widzicie? Zobaczcie, ile brudu jeszcze było na skórze. Jak Lumi doczyściła skórę. Widzicie to? Widzicie ten brud w tej końcówce? Wiem, że to jest obrzydliwe, ale słuchajcie, no to pokazuje, że jednak urządzenie Lumi Spa działa. Naprawdę działa. Dobra, teraz robimy podsumowanie. Moi drodzy, pierwszy test, pierwsze wrażenie i pierwsze użycie Lumi Spa. Jaka jest moja opinia? Po pierwsze, podoba mi się to, że urządzenie działa w trybie 2 minut na 4 części naszej twarzy. Jest bardzo intuicyjne i sygnalizuje nam to, że musimy na przykład zmienić daną część twarzy, żeby za długo na niej nie pracować. Więc to jest na pewno ogromny plus. Drugi plus, bardzo łatwe w użyciu, higieniczna końcówka, którą łatwo się zdejmuje, szybko się nią czyści, bardzo przyjemna, miękka i no zobaczcie, zero podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia, ściągnięcia, podrażnienia jakiegokolwiek na mojej skórze wrażliwej. Więc ta końcówka do skóry normalnej i mieszanej bardzo dobrze się u mnie sprawdza, chociaż jest końcówka też oczywiście do skóry wrażliwej. Będę testować wszystkie końcówki, zobaczymy jak będą działały, to już będzie w następnych filmach. Kolejna ważna sprawa. W informacji od producenta,
w takiej deklaracji od producenta mamy informację o tym, że Lumispa możemy stosować bezpośrednio na makijaż. Czyli w tej wieczornej pielęgnacji wcale nie musicie robić pierwszego kroku, a możecie od razu zastosować Lumi. Moim zdaniem to jest taka troszeczkę nie do końca fajna sprawa, chociaż ja to sprawdzę, specjalnie dla Was sprawdzę. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko, jeśli mówimy o dogłębnym oczyszczaniu, doczyszczaniu porów, zwężaniu ich, najlepiej jest wykonać pierwszy krok demakijażu, czyli zmyć to, co mamy na naszej skórze, przede wszystkim zmyć nasze oczy, a później w tym właśnie oczyszczaniu w drugim kroku zastosować Lumi. Fajnie pracuje na skórze, podoba mi się ten efekt, że jest takie te wibracje takie masujące, bo to też fajnie działa dla naszej skóry, pobudza ją do działania, słuchajcie. I każdy taki właśnie masaż, mikromasaż, to jest bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli posiadacie skórę dojrzałą, małojędną, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Także moja pierwsza ocena, bardzo pozytywna. I teraz chciałam Was uprzedzić, że zabieram ze sobą Lumi na wakacje do Włoch. Jadę na 3 tygodnie, wiecie jaka jest we Włoszech temperatura, wiecie jakie jest słońce i na pewno trochę tego słońca złapię. A co za tym idzie, skóra będzie bardziej podrażniona, czerwona, zaczerwieniona, opalona, będą zachodziły w niej różne procesy. I myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby w takich warunkach również testować Lumi i sprawdzić, jak działa, czy nadaje się do takiej wrażliwej skóry. No to będą takie moje dodatkowe testy, o których dowiecie się oczywiście w następnym filmie. Więc za miesiąc od dziś czekajcie, bo pojawi się kolejny film z kolejnymi testami Lumi, z kolejnymi wrażeniami po miesiącu testowania. Zobaczymy, w jakim stanie będzie moja skóra. Oczywiście zrobiłam zdjęcia, mam nagrany filmik, także cała dokumentacja jest. Zobaczymy, jak będzie. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. W opisie do filmu znajdziecie linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj mówiłam, także do Lumi z całym zestawem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!